Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged, witam was w kolejnej bitwie na liście bitew miesiąca i tym razem moi drodzy mamy znowu krążownik, za sterami Seattle siedzi Gold Steel z klanu PWC, czyli od druta, od drucika jak to tam woli i będziemy sobie oglądać bitwę, w której tutaj Gold Steel jest top tierem. Widzicie, że tylko trzy pancerniki na stronę, przy czym jest jedna ósemka, dwie dziewiątki, jest ósemkowa lotnia. Krążowników jest sztuk 4, no i reszta to dedeki, także z dedeków ostatnio jest sporo, pancerniki coś podupadły na popularności i obejrzymy sobie bitwę na mapie, może bez nadziei. Jak widzicie, nie zauważyłem nawet, że była aktualizacja jakaś, cokolwiek w ogóle było zmieniane, bo wszedłem do bitwy, nie mam wgranych modów, także jak widzicie panele boczne w wersji oficjalnej tego co mamy w grze wyglądają nieco bardziej ubogo niż to czego ja używam. Informacje tutaj te na środku ekranu też są nieco mniej wyraziste. No i w zasadzie to większość tego co posiadam. No nie mam licznika wyników, nie mam pasków HP, także to wygląda to troszeczkę bardziej ubogo niż w wersji mojej zmodowanej. No i nie ma lubianych przez niektórych świateł kierunkowych póki co w tej powtórce. Na razie przyspieszymy, zobaczymy gdzie tu koza sobie popłynie. Mamy Bensona na kapie B. Wyradarowany właśnie został przez Seattle, ale chyba nie ma komu do niego strzelić. B jest niedekapowane. Puszczone hydro jeszcze teraz. 6,5 km. Radar kończy się właśnie teraz, a hydro nam Bensona nie sięga. No i sobie za darmo przejął tutaj kapa B, mimo że jest lotnia w powietrzu. O, mamy gościa. Teraz zobaczymy, co się tu z nim stanie. Raczej długo nie pociągnie na takiej odległości. Tylko dwa pociski wchodzą w cel. Jest włączone hydro, także powinien spokojnie sobie tego zaporadzić. O, ładna salwa, 4800 i płyną torpedki. Uszkodzony silnik, także raczej nam ten Benson daleko nie ucieknie, tym bardziej, że jest już w zasięgu hydro, to tym bardziej już tutaj w przyszłości mu nie wróżę. Kolejna ładna salwa wchodzi i 2800 zostało. No i pozostaje tylko dokończyć pana, bo pan sobie tutaj nawet widzę nie robi trudu, żeby uciec od nas, tylko płynie sobie prościutko w dym, pokazując nam burtę. Teraz dopiero odkręca, jeszcze strzela z pepanców, także niezwykle tutaj nam zagraża pod takim kątem, jak jesteśmy do niego ustawieni. I kolejna salwa, ostatnia już chyba, tak jest. Mamy pierwszego fraga, szybciutko zrobione, 14200 punktów. I przyjmujemy sobie, znaczy próbujemy przejąć B, bo niestety świecą nas tutaj samoloty. Strzela do nas tam Ibuki. Fajnie byłoby wykorzystać ten dym postawiony przez Bensona. Ale podejście aż tak blisko do czerwonych może się skończyć dosyć intensywnym gwałtem. Także udało się w tej chwili zniknąć, bo samoloty się odsunęły. I przejmujemy sobie kapa za darmo. Leci do nas salwa z Neptuna. Tak. Na szczęście niecelna. Z tamtej strony mapy jest tylko jeden pancernik. Tutaj jest Scharnhorst i Missouri, to ja bym tu nie ryzykował wyjścia jednak. Jest też Alaska. I Buki w tej chwili powinny przepłynąć za wyspy na tyle daleko, że nie będzie nas widziało. Także możemy spokojnie sobie tego kapa przejąć. Mamy tutaj szybką wymianę. Przeszedł kap bez rąk do rąk bardzo szybko. Jeszcze z towarzystwem fraga na Bensonie. Przeciwnik stracił już dwa niszczyciele. My na razie jeden i jeden krążownik. Widzicie, że Alzacja ich tam dosyć mocno ciśnie. Na tamtej naszej flance jest różowa Iowa, która o, dopiero teraz traci kapsa. Dwa dedeki. Chyba ich lotniskowiec próbuje atakować właśnie tą Iowę. Nie wiem, czy będzie się... Nie, jednak decyduje się na atak tutaj w kierunku niszczyciela. My tutaj wypalamy sobie salwę w kierunku obitego mocno Jarvisa. Powinno to wystarczyć, jeżeli tylko trafi. No nie trafiło. No i gościu nam znika w tej chwili, także jeszcze jedna salwa na ślepo. Na 7 km mamy tutaj Ibukiego, także jakby teraz załadował pepanc i on by tej burty trochę więcej pokazał, to może być ładna wymiana, byle tylko samemu za mocno nie dostać. Pięknie nam się tu Ibuki odwraca, nie widzicie tego niestety. Czekamy, czekamy, ale też burta dosyć mocno odsunięta tutaj u Gołta. Ładna salwa, pierwsza z niewidki. Uuu, 26 tysięcy, pięknie. I Buki się spłoszyło, troszeczkę zaczyna się kątować, ale jeszcze druga salwa powinna... No już mniej troszeczkę obrażeń, 5000 tylko. Jeden rykosz, jedno przebicie na wylot. Już ładowany jest obek, także dziwne, że i Buki w ogóle nie wystrzeliło, nie wiem na co on liczy. Celuje gdzieś sobie tam działami w wyspę, także już chyba uznał, że jest po zawodach. A torpedował, o boż. Uuu, tutaj przyleciała solidna bulwa
Nie wiem od kogo, czy od Scharnhorsta, czy od Mizuriego. Od Mizuri. Od Mizuriego. No i mamy szybko drugiego fraga. I buki w zasadzie wpłyną nam tutaj tylko po to, żeby umrzeć. No i tutaj koza cały czas dalej trzyma sobie kapa B. Neptun podchodzi na blisko do Ajały, więc może próbować ją torpedować tymi swoimi pojedynczymi torpedami. Jest Jarvis, także tutaj mamy kolejnego fraga już w rękawie. W garści, nie w rękawie. No i szybciutko dobity Jarvis. Mamy 3 fragi, 57 tysięcy na liczniku i lecą w naszym kierunku samoloty. Odpalamy rozbicie i mamy Mizuri na burcie teraz. Może być nieciekawie, jeżeli Mizuri jest załadowane. Nie, na szczęście nie wystrzeliło w naszym kierunku. Torpeda wykręcona tak, że dostał burtę. Ale samoloty z siódemki raczej wielkiej krzywdy tutaj Seattle'owi nie zrobią. Czy tam Seatowi, jak ja to go nazywam. No i gdzieś tu się kręci Neptun. Widzicie, że tam większość naszej floty stoi sobie tutaj. Nawet lotniskowiec jest dosyć blisko, także szybko się go pewnie pozbędziemy, bo tam już mają zapewne na dupie nasi ich Olanda, więc ich świeci. No i pancerniki przeciwnika razem z Alaską mogą sobie tutaj plumkać do nich. Jest Neptun na 4 km. O, tu może boleć. Tu może to zaboleć tego pana, bo on tu widzę płynie sobie bardzo odważnie. Pięknie. 16 tysięcy cztery cytki, ale dobiła Ajoła niestety. A szkoda. 76 tysięcy 11 cztery, 3 fragi mam na razie. Na tamtej flance wytłukły się wszystkie okręty. Została różowa Ajoła kontra Alzacja w dosyć dobrej formie. No i reszta okrętów przeciwnika jest z tej strony mapy. Tutaj kapem B nikt się nie interesuje. W kierunku naszej Ajoły lecą sobie bombowce z szokaku, które też no raczej tam lecieć nie powinny zbytnio. Ale w sumie lepszy wybór taki niż tu wpaść na całą gromadę naszych okrętów. Przy tym Dergros jest troszeczkę odsunięty i warto by jego zaatakować. Zobaczymy, jak to bombardowanie się tam uda. O, właśnie, Alzacja na full hapsie. Strzelamy sobie w tej chwili Scharnhorsta na przestrzał. Jak to bombardowanie tam wyjdzie? Samoloty spadają dosyć szybko. No, kilka tysięcy weszło. Myślałem, że będzie gorzej. Dziwne, że Spepanta tutaj koza strzela cały czas. Jest Oland na 10 km i Mizuri burtą ustawione do niego. O, w niego akurat lecą obeki. Nie można się tu za bardzo odsłonić, zapewnie poczuć, bo Mizuri może nas mocno skarcić na takiej odległości. W zasadzie na każdej może nas mocno skarcić. Gnajze nam tutaj robi ostre jolo, z którego raczej obronną ręką to nie wyjdzie. Nie wiem, czy dostał torpedy od Olanda, czy od Scharnhorsta, ale przytulił ich sporo i już długo nie pociągnie. Seattle tutaj w ogóle nie jest fokusowany przez przeciwnika. Widzicie, że ta jedna salwa, która przyleciała gdzieś tam od pancerników na naszej, no teraz już lewej stronie, zrobiła nam największą krzywdę i od tamtej pory jesteśmy nieruszeni. Nasza dzielna, różowa Ajoła walczy z Alzacją, która kapuje nam C. Na szczęście trochę tego dekapata mi wbija, więc trochę to opóźnia. 80 tysięcy, 3 fragi, mamy pożar na Mizuri. I co dalej? Teraz strzelamy w Alzację, 11,8 km. Także no dosyć blisko, nie bez... O, przejęła jednak, patrz. Czyli Ajoła jednak tak sensownie nie dekapowała zbytnio. Nasi tutaj pilnują tego kwadratu, jakby tu były nie wiem jakie skarby poukrywane. Co najmniej jakby tu było milion dublonów i informacja na temat tego, kiedy wejdą okręty podwodne. Na spokojnie na 12 km plumkamy sobie do Alzacji, będąc niewykrytym. Świeci nam ją Ajoła, także teraz dopiero wykryje nam się Seattle i będziemy mieli problem, bo Alzacja już się w tym kierunku odwraca. A tu burta jest wystawiona dosyć mocno, także no ryzykowne zagranie. Już się tutaj trochę próbuje kontować Gołd. A tam jest obek załadowany, no. No dobra Alzacja, dobra, lubię takie. Takie nie za mądre. No i poszło się wozić, bo pięknie wystawiona teraz burta do Alzacji. Pytanie co ona teraz zrobi ta Alzacja, raczej nie zdąży jeszcze wystrzelić, więc... Jesteśmy w pełni bezpieczni. Obraca się tutaj Seattle na spokojnie. Znowu obek. Bardzo dobra realizacja. Oby więcej takich w czerwonych drużynach. Oby jak najwięcej. No, majsterz ty po prostu.
Jeszcze rozumiałbym, żeby on tak parł do przodu, bo jest zrobiony pod sekundarkę, ale nie widać. Aha, nasza Joła też strzela z obeków. O, to trafił swój na swego. To starcie tytanów tutaj mamy, moi drodzy. 140 tysięcy nastukane. Widzicie, jak olbrzymie wyprzedzenie trzeba brać na tych okrętach. Ale nawet coś tam jeszcze koza trafia. 700 do 200 punktów. Mamy 143 tysiące i cały czas rośnie, bo kolejne pożary wchodzą na Alzacji. O, chyba końcówka będzie. No, a Joła dopaliła. A Joła dopaliła pancernik. Teraz przyspieszymy, bo tu żadnego przeciwnika nie ma w pobliżu. Ktoś nam przejmuje B, na pewno Oland, bo tylko on może być w tej chwili tutaj. Wszystkie kapy przejęte. Iowa wchodzi w C, my wchodzimy w B, i Donsko wchodzi w A. No i pięknie się tu rozstawili. Gdzieś nadal jest jeszcze Missouri, które może być bardzo niebezpieczne. Aha, już wiemy, gdzie jest. Jest radar puszczony. Mamy wykrytego Olanda, który nam już ucieka za wyspę. I odbija tak, że raczej mu już krzywdy nie zrobimy, bo schowa się za wysepkę. My tymczasem bierzemy sobie na cel Missouri, które zaraz nas wykryje, bo wypłyniemy za wyspę. Chyba że przestanie go odstrzelać. Przestał. Lepiej skapować, niż sobie zrobić parę ton damage'u. Nie, jednak strzelił. Missouri co prawda w niego nie celuje, a no jednak się odwraca. Odwraca się. Mamy duży kaliber. Goat ma o tyle szczęście, że strzela do okrętów, które są zajęte innymi celami i nie oddają mu ogniem. Także on leci salwa z Missouri, jeszcze taka pośmiertna. Musi teraz Goat pokazać trochę burty i... O! No tu fartem. Fartem było. 5400. Mamy sobie tutaj Olanda na... O, a Joła dokańcza z obeczków Olanda. No i zostaje tylko lotnia. 150 tysięcy, 3 fragi na koncie. Także przyspieszymy. Zapewne chłopaki będą tutaj szukać lotni i będą już kapować, bo i tak przewaga punktowa jest olbrzymia, przepraszam. No i mamy Shokaku. Także teraz będzie strzelanie do indyków i klepanie damage'u za darmo. Dziewięć penetracji, ładna salwa. Kolejne penetracje, wsparcie nam się pojawia teraz. Cały czas tu Goat skraca dystans, obok niego płynie różowa Joła, strzelająca z obeków. No już zaczyna wchodzić pomniejszy ten damage troszeczkę. 300, 400. I kto dobije? No dobiła lotnia. I wynik końcowy przedstawia się następująco. 180 tysięcy, 3 fragi, 11 cytadel. Potężny zarobek i potężny exp, ale rozumiem, że było założone wszystko, co się tylko da, żeby te punkty uzyskać. No i bazowy exp jest ponad 3000, także dlatego tę bitwę oglądacie. Zapraszam do komentowania. Z mojej strony na dziś to wszystko. Do usłyszenia i na razie.